Trwa akcja protestacyjna w MPGK Katowice. To po tym, jak spór zbiorowy nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Związkowcy z sierpnia 80 domagają się podwyżki, bo jak mówią, pracują za 18 zł na godzinę. Katowice odpowiadają, że od 1 lipca mają obowiązywać podwyżki rzędu 500 zł miesięcznie. Jednak oczekiwania są większe. Czy śmieciarki któregoś dnia nie wyjadą na ulicy Katowic? O tym Fatima Orlińska. Porozumienia w sprawie podwyżek nie ma. Początkowo, kiedy trwał spór zbiorowy w MPGK, wiele wskazywało, że w lipcu mieszkańcy Katowic mogą pozostać bez odbioru śmieci. Związkowcy jednak liczą, że porozumienie uda się osiągnąć i tak radykalne ruchy nie będą potrzebne. Jak mówią, kwota, którą zaproponowało miasto, ich nie satysfakcjonuje. Ponadto zarzucają przedstawicielom Katowic, że średnie kwoty zarobków, które podawane są do informacji publicznej, liczone są również na podstawie wynagrodzeń na stanowiskach kierowniczych. W roku 2000 miałem 17,90, na dzień dzisiejszy mam 21,30 i jeżeli ktoś mi mówi, że ja zarabiam 50% więcej w ciągu 3 lat, no to jest jakaś bzdura. W zeszłym roku inflacja była 11,4, o ile pamiętam. Niech będzie w zaokrągleniu 11. No to jakby tak policzyć, no to powinniśmy dostać przeszło 1800 zł, a nie dostaniemy nawet 700. Więc no to jest takie walenie głową w mur. Nie ma wyrównania do stopy inflacji i mówi nam się o tym, że my chcemy 15 milionów. No coś tu jest niedorzeczne. Związkowcy początkowo zażądali podwyżki 1400 zł na rękę. Teraz są w stanie pójść na kompromis. Oczekują również wyrównania za pierwsze półrocze. Jednocześnie zarzucają władzom spółki, że te zatrudniają nowych pracowników, nie przedłużają umów czasowych zaangażowanym w akcję protestacyjną i choć nie ma pieniędzy na większe podwyżki, wymieniają służbowe samochody. Miasto z kolei wyjaśnia, że we wrześniu poprzedniego roku pracownicy MPGK otrzymali 410 zł brutto podwyżki. Od lipca ma być to dodatkowe 500 zł. Czyli tak naprawdę od 1 lipca tego roku pracownicy mają ponad 900 zł brutto więcej niż mieli w analogicznym okresie zeszłego roku. Gdyby policzyć wszystkie koszty po stronie pracodawcy, to trzeba by było wydać ponad prawie 2,5 tysiąca złotych na jednego pracownika. Co łącznie w skali roku dałoby wartość ponad 15 milionów złotych. Natomiast pracownicy w MPGK, ich zarobki nie odbiegają od średnich zarobków w branży. Tak naprawdę średnia wypłata w MPGK wynosi około 6800 zł brutto. Jednocześnie miasto informuje, że zapowiedziana podwyżka za wywóz odpadów, która w Katowicach ma obowiązywać od września, nie ma związku z sytuacją w zakładzie przy ulicy Obroki. Pracownicy MPGK, jak deklarują w większości mieszkańcy Katowic, uważają, że wzrost cen powinien nastąpić już dawno, chociażby ze względu na rosnące koszty mediów. Czy akcja protestacyjna będzie eskalowała, zależy od porozumienia z zarządem spółki.